Dzisiaj pokażę Wam, jak uszyć pokrowiec na żakiet wykończony. Szycie pokrowca zaczynamy od wyboru tkaniny. My mamy taką zwykłą bawełnianą tkaninę. Ona jest podklejona teraz fizeliną. Jak ktoś ma cienką i chce mieć sztywniejszy pokrowiec, to podkleja fizelinę. Nie musi na całość, może tylko w miejscu, gdzie będzie wieszak. Tak? Czyli na przykład długości 30 cm, tu będzie nasz wieszak i można sobie podkleić fizeliną tylko miejsce od wieszaka do około 30 cm. Wtedy usztywniona będzie tylko ta góra. My chcemy mieć pokrowiec do marynarki i o wymiarach 65 na 78, więc mamy takie dwa kwadraty wielkości 73 na 82. Czyli większe, tak, bo zapasy będą przy zamka. A jak ktoś chce dłuższy pokrowiec, no to po prostu o tyle więcej bierze materiału. Jakiś przed na płaszcz, tak? Albo na coś na długiego. Płaszcz, no to bierze długość płaszcza plus 10 cm, tak żeby ten płaszcz tam nie leżał na dole, tylko swobodnie wisiał. A my szyjemy taką małą marynarkę, więc... Szyjemy do marynarki taki. I to nam akurat tutaj wystarczy, tak? Tak to jest. I zaczynamy teraz tak. Najpierw, bo to będzie zapinane na zamek, ten pokrowiec, więc najpierw musimy ten jeden nasz kwadrat przeciąć na pół, żeby tutaj można było wszyć zamek. Czyli najpierw szyjemy zamek, a potem jakby nadamy kształt całemu... A potem nadamy kształt, tak, całemu pokrowcu. Będziemy miały jeszcze lamówki, także najpierw wszywamy też lamówki razem z tym zamkiem, tak? Bo my chcemy mieć taki bardziej ozdobny, niezwykły, ale jak ktoś nie chce lamówek wszywać, no to nie musi. Dobrze, pokażmy jeszcze nasz zamek. Jest to zamek, to się chyba nazywa bieliźniany, tak? Tak. Na metry, kupowany na metry. Ja tutaj kupiłam trochę za dużo, bo kupiłam 1,5 metra, gdzie nam jest potrzebne mniej. Mamy konik, który się też dokupuje osobno. Ja się trochę namęczyłam, żeby go włożyć, ale go włożyłam. Też określimy górę i dół naszej, tak? Czy to ma jakieś znaczenie, ten konik, jak się określa? Tak, no tu jest góra, tak? Tu jest góra. To jest góra. No tak. I do tego kupiliśmy jeszcze, mamy jeszcze lamówkę. Ja mam w takim trochę ciemniejszym, kupiłam w takim stalowym kolorze. I lamówki, ja kupiłam 8 metrów, ale to chyba też będzie za dużo. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. No bo lamówki liczy się z jednej strony zamka, to jest jedna długość, to czyli dwa razy długość zamka, plus jeszcze całe naokoło. Cały obwód, tak. Tak, tak, tyle tej lamówki jest nam potrzebne. Tak więc zaczynamy. Najpierw wszywamy zamek wraz z lamówką. Nasza tkanina przekrojona. I co teraz? Teraz wszywamy zamek i przykładamy do lewej strony naszej tkaniny lewą stronę zamka. I wszywamy tak. Tak, żeby ten szew był z naszej teraz prawej strony, tak? Czyli można powiedzieć jak na początku, żeby szpecił. Czyli żeby tak, nasz szew był na prawej stronie. Tak. Tu jeszcze pokażmy jeszcze tak, raz. Właśnie pokażmy jeszcze tak, w ogóle prawą i lewą stronę zamka. To jest lewa strona zamka, a to jest prawa. Tak. I przykładamy do lewa strona tkaniny do lewej strony zamka. Czyli lewa do lewej. Lewa do lewej. Tak. I szyjemy w którym miejscu? Wzdłuż tutaj gdzieś blisko? Nie, nie blisko, bo będziemy wszywać tą lamówkę i lamówka jak ma, ta ma akurat 1,5 cm, czy dwa. A, to żeby nitka nie wystawała, tak, czyli jak najbliżej brzegu. Tak, no tak załóżmy 0,5 cm od krawędzi, 4 mm nawet. I tak przyszywamy. I tak przyszywamy, także nie musimy mieć stopki do wszywania zamków, tak? Lepiej nawet tą zwykłą stopką, wtedy krawędź stopki będzie nam się opierała o zamek i równo przyszyjemy. Super, czyli zwykłą stopką. Aha, i z drugiej strony tak samo, bo ty od razu zbierasz dwa. I z drugiej strony tak, z drugiej strony drugą stronę zamka wszywamy. Dobra, tak samo. Tak samo. Co jeszcze, że powiedzmy teraz jeszcze tak, bo jest taka zasada, właśnie się szyje w tym samym kierunku, czyli jak na przykład tu będziesz szyła, wiesz o co mi chodzi? Tak, no to wtedy z drugiej strony też czyli raz będziesz od góry. Czyli, tak? Ale, czyli to wyjdzie tak, że raz będziesz szyła po zamku, a raz po tkaninie. Tak.
Tak, o to mi chodzi. Mhm. Dobra. I to jeszcze też pokażę na filmie właśnie, żeby szyć w tym samym kierunku, tak? Żeby nie powstały żadne tam zamarszczenia. Okej. Okay. To przechodzimy do szycia. No i tu nam wychodzi akurat takie 3 mm, tak? Znaczy, że stópka dotyka sobie zamka. Stópka jest przy zamku i wtedy się prowadzi ładnie. Równo, tak. Wychodzi równy szef wtedy. Coś tu naciągasz, podciągasz, czy po prostu dajesz mu... Nie, trzymam mi to. Szyjemy tutaj ciemną nitką, znaczy szyjemy nitką w kolorze lamówki, bo i takiej nie będzie widać. I tak wygląda przeszyty szef. I teraz znowu lewa strona do lewej strony. Lewa strona zamka do lewej strony tkaniny. I to samo, co tu mówiłam, tak? Żeby szyć właśnie w tym samym kierunku, tym razem szyjemy po tkaninie. Po tkaninie, tak. I ta paradoksalnie brzydka strona jest naszą prawą stroną. Jest przekrasować na lepiej sobie to, nie? A nasza lewa strona pewnie teraz jest ładna. Ale nasza prawa jest ładna, tak. Nasza prawa też będzie ładna. I teraz rozprasujemy to, tak? Teraz tak, rozprasować trzeba. Bo chyba lepiej, żeby się stykało, więc chyba trzeba pilnować, żeby to się tak nie do końca rozeszło. Tak, żeby to zamknięte było mniej więcej do tego miejsca, nie? Zrobimy to za chwilę. Poprawimy. I tak na razie wygląda nasza prawa strona. Teraz będziemy wszywały. A pokażesz jeszcze, jak to naprawić, bo nam jest kawałek, ale komuś się może zdarzyć, że mu się to, kurczę, wiesz, rozejdzie całkiem, nie? I co on, taka osoba wtedy ma zrobić? Tu dawać, że nic, ten, czy to strzywaj, bo to w sumie nie jest jakiś tam błąd, tak? Tylko pewnie niewygoda później w przyszywaniu, tak? Lamówki. Tak. To po prostu trzeba zamknąć do końca. I w
odsunąć z tej strony zamek. Jeszcze raz. Czyli tam trzeba będzie obciąć. No i dobrze, że to pokażemy, bo ja pamiętam, jak ja męczyłam się wczoraj, żeby wsunąć ten zamek. Ten koń, tego konik to się nazywa, tak? Konik, tak. I teraz tu jest nasza góra tego zamka, tak? Więc... Czekaj, bo nic nie widziałam. Tu. To jest góra. Góra tego konika. Ten szpic, tak. Tak, ten szpic. Czyli to ma iść do góry ogólnie. To ma iść do góry, więc rozdwajamy go. I wsuwamy. No to może trochę potrwać, tak? To jest właśnie to. No, przyznam się, że ja też wczoraj z tym się trochę namęczyłam. No mi też się udało. Nie będę cię już stresować, niech każdy sobie poćwiczy w domu. Teraz wszywamy lamówkę z tej strony zamka i z drugiej strony zamka. Żeby przyszyć trzeba przyłożyć prawą stroną lamówki do prawej strony tkaniny. To tak jakbyśmy jeszcze raz ten zamek wszywały, tak? I tutaj szyć w tym miejscu, gdzie lamówka jest zaprasowana. Wtedy ona wyjdzie nam tak, równiutko. No to przeszywamy z tej strony i z drugiej strony. Teraz prawą do prawej. Prawą stroną do prawej, tak. Wtedy była lewa strona zamka do lewej strony tkaniny, teraz jest prawa strona lamówki do prawej strony tkaniny. I tak samo drugą stronę, z drugiej strony tak samo. Tak, z drugiej strony tak samo. I szyjemy w tym miejscu zgięcia lamówki. Ale ty coś zrobiłaś z igłą, widzę, bo coś było ci niewygodnie i sobie przesunęłaś igłę? Przesunęłam igłę sobie w lewą stronę, bo stopka ma dotykać zamka, tak? Ma być przyłożona do zamka i wtedy igła była zbyt bardzo odsunięta od tego rowka. A, czyli z wygody. Tak, i wsunęłam sobie, wtedy źle wyszła maszyna, tak? Jakby mnie... Bo stopka by się opierała o zamek i tak, by tam uciekała, zjeżdżała. Tak. I teraz szyjemy. Tu trzeba przy tym troszkę cierpliwości, tak? Żeby nie naciągać tej lamówki, bo lamówka jest ze skosa krojona i ona się rozciąga. To musimy uważać na to, żeby jej nie rozciągać, tak? Tylko luźno ją wsuwać pod stopkę. Bo wtedy ona będzie miała różną szerokość. Dla bardziej wprawionych, to tą lamówkę można byłoby przyszyć razem z zamkiem, tak? Czy za pierwszym razem już? Za pierwszym razem, tak. No ale pokazujemy tym prostszy sposób. Teraz tu jest ten nasz zamek. Wsuwamy go do góry, żeby on nam nie blokował stopki. Czyli podnieśliśmy stopkę. Podnieśliśmy stopkę i zamek po prostu w górę. Ten konik wsunęliśmy do góry. Ja jeszcze powiem, bo dla ciebie to jest oczywiste. Przy takim manewrze igła musi być w tkaninie. W tkaninie, tak. Bo mi się kiedyś zdarzyło oczywiście, a potem nie wiedziałam, gdzie ją tą igłę z powrotem umieścić. Tak, to już ręcznie okręcamy kołem i wsuwamy igłę w tkaninę i wtedy podnosimy stopkę. Dobra.
tak mamy wszyte jedną stronę lamówka. A teraz drugą będziesz też wsyłała zgodnie z kierunkiem, czy będziesz w odwrotną stronę? Nie, to już można odwrotnie. Bo lamówka już się układa zamek też, mamy, tak? Tak, zamek mamy wszyty, także on się nam nie będzie naddawał ani poddawał. Tak. Czyli sobie wygodnie odwracamy w tą samą stronę. Mhm. I tą stronę. I jeszcze raz. Tak, do prawej strony tkaniny, prawa strona lamówki. Pokaż jeszcze właśnie na prawej stronie. Mamy wszyte. Tak, tak mamy wszyte. Tak to wygląda na razie. I teraz tak, będziemy zginać tą lamówkę w tą stronę i tu po krawędzi wstępnówkę. Czyli to będzie tak króciutko odstawało sobie tutaj, tak, ale to taki tak właśnie ma być tego urok. A tutaj będzie wstępnówka po krawędzi. To i tak samo będzie? Tak samo będzie z tej strony. I oczywiście staramy się zasłonić te nici. No, te nici, co tutaj są, tak. No. Też i teraz powiedz tak, bo ja na pewno najpierw bym sobie to przypięła szpilkami co kawałek. Ja, tak? Bo ja nie mam wprawy. Ale ty pewnie będziesz to szyła, że tak powiem, z buta od razu, tak? Bez tak przypinania. Tak, ale... Ale ja to, jak ktoś jest taki no, mniej wprawiony jak ja, bo ja się znam, to ucieka takie rzeczy jeszcze, to ja na pewno bym miała całość... Spięte. Tak, przypięte. To ja jedną stronę przypnę, żeby pokazać tak, jak to ma wyglądać. I zawsze też właśnie ja pilnuję, że jak będę odtąd szyła, żeby główka to szpilki główka była łatwo, żeby strony, mi się wyciągało tak szpilkę. Czekaj, czy się na błędach kiedyś włożyłam odwrotnie, tak zaczęłam szyć. To... Też się da. Też się da, ale trzeba ją o wiele wcześniej wyciągnąć tą szpilkę i po prostu pomanewrować trochę. Mhm. No właśnie tak to ja bym robiła. I tak można sobie całe pospinać. Tak. I łatwiej nam. I do końca. I potem już normalnie szyjemy. My mamy taki jasny materiał, więc tutaj, żeby ładnie już wyglądało, białą nitką pod spodem, a ciemno-szarą na górze. Czyli to, co mamy u góry, zostawiamy, natomiast tak w bębenku musimy zmienić i wstawić białą, nawinąć tak, na bębenek jakąś, białą, tak? Czy jasną, czy taką, jaką chcemy mieć pod spodem tak naprawdę, tak? Tak? U nas to akurat będzie biała. Biała, bo mamy biały zamek. Teraz wszywamy. Wszywamy tą lamówkę. To widzę, że igłę masz dalej przesuniętą tak do lewej strony. Tak jak ten zamek wszywałyśmy. Tak no samo. Nie zamek, tylko tą lamówkę. Zabierzmy razem. I teraz tylko rozprasować pewnie ładnie jeszcze? Tak.